No to proszę Państwa, tych szkół wyższych to nie brakuje tu w Polsce. O tutaj w Pałacu Kultury Stalina i Lenina na 9 piętrze, na tych piętrach są różne szkoły prywatne. Także proszę Państwa, w katolickiej Polsce, a tych szkół nie brakuje, no to z tym, że po prostu jest to konkurencja Kościołowi katolickiemu, no bo najbardziej to narzeka ksiądz Rydzyk. Ale proszę Państwa, Jezus powiedział, czy apostoł Paweł, czy Biblia w ogóle, że chcieli być mądrymi i stali się głupi. No to są to debile. I Państwo zobaczą, co te debile, jak one bleble, co one plotą. Państwo, o te dwa Państwo ociołki stały tam pod rozpiską autokarów, tu przylazły, żeby tu bleble robić. Poszły tam, udają, bo zauważyły, że my ich widzimy i wrócą tu. Proszę Państwa, co te debile robią? Bleble. No, bramo z kości słoniowej, wieża Dawidowa módl się za nami. Przecież to też są różni uczeni w ramach Kościoła katolickiego, tych systemów wyższej szkoły medialnej w Toruniu. No i teraz, proszę Państwa, ta profesor Czubak, ja ją nawet lubię, ale Państwo zobaczą, docent, doktor habilitowany, czy to z punktu religijnego, czy to z punktu świeckiego widzenia, lubią się tytułować, nazywać się rabbi, a Jezus powiedział, a wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi ani nauczycielu, bo tylko jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. No i te wszystkie, te katoliczki, te warszawianki nie mogą tego pojąć. Na przykład ta Litka Lipska, ona uciekła z Warszawy, gdzieś tam pod Poznań, bo ona w Poznaniu w życiu nie była, ale gdzieś tam pod, taka gruba, no ta przecież Elżbieta Hop nie jest gruba. I ona wraca do Warszawy, bo tęskni.